przyznajesz się, Daniel, alkohol, kilka odwyków, terapia uzależnień, sterydy, no potencjalnie rzecz biorąc jesteś gwiazdą rock'n'rolla. No jestem, trzeba żyć, słuchaj, żyć to trzeba umieć. Ale poczekaj, alkohol, depresja, sterydy, próba samobójcza? Kuba, jakbyś był z takiej rodziny, z jakiej ja pochodzę, to też byś miał i depresję, i próbę samobójczą, i generalnie różne inne rzeczy. Ale poczekaj, twoja rodzina ma telewizor? Moja rodzina ma telewizor, na Podhalu, tak. Jest zasięg? Na Podhalu jest zasięg, no i połowa rodziny mnie już tak, że tak powiem, odsunęła od... No to teraz właśnie załatwiłeś tę drugą połowę. Ale poczekaj, bo ja wiem, że ty byłeś z trudnej rodziny. Ale czy ty już jesteś... Wiesz, pewnych traum z dzieciństwa nie pozbywasz się właściwie nigdy. Czy ty się czujesz tak serio ozdrowiony, odciąłeś tę pępowinę? Wiesz co? Która okazała się też trochę szubienicą? Ja dzisiaj, przy tym, co się dzieje w moim życiu, cieszę się z tego, co się dzieje. Naprawdę, tak, odcinam to. Odcinam, coraz mocniej to odcinam i przestaję jakby się tłumaczyć z tego, że ja chcę to odciąć, że ja chcę się dzisiaj cieszyć swoim życiem, że mówię o tym, otwarcie o tym, że miałem próbę samobójczą, że wpadałem w różne uzależnienia, bo myślę, że wielu ludzi dzisiaj się z tym utożsamia i myślę, że wielu ludzi na to zwala winę i nic nie robią ze swoim życiem. Okay. I, słuchaj, no, jak będą chcieli jakby podjąć to wyzwanie i pójść razem ze mną, żeby chcieć coś robić ze swoim życiem, bo ja to, słuchaj, no, chłopek roztropek, kurde, pojawiłem się tak naprawdę 2 lata temu w tych mediach, no, wziąłem sobie telefon do ręki, nagrałem, słuchaj, filmik, no i poszło, no i dzisiaj siedzę z tobą tutaj i ja w to nie mogę uwierzyć, że patrzę w twoje oczy. Słuchaj, naprawdę powiem ci...